Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Za ostatnią rolę dostała 2 złote. 2 złote lwy. Gra jak z nut, na fortepianie i na scenie. Zaraz będzie Kaliną Jędrusik. Moim gościem jest Marysia Dębska. Maria Dębska, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Czy ja mogę mówić jak Marysia? Ja wolę Marysia nawet. A wiesz, Maria, że ja wolę to jest po niemiecku? No wiem, no ja wolę. No nie właśnie. Znam niemieckiego, ale preferuję Marysię. Marysię, dobrze, tak. No. Nie, bo Maria to tak, wiesz, jest coś w imieniu Maria jest takiego, że od razu, wiesz... Od razu jakiś się, jest taki... Że na kolana trochę, tak. No, ale nawet nie, że na kolana, tylko tak, wiesz, mi się kojarzy z tym, jak byłam w szkole muzycznej dzieckiem, miałam, wiesz, 7 lat i do mnie mówili, Mario, musisz poprawić lewą rękę. Prawda? I wiesz, ja się czułam, jakbym w jakimś urzędzie była trochę. Bo trzeba poprawiać rękę przy no, graniu tak, na fortepianie. No, tak? No, teraz oglądałaś konkurs chopinowski? Oglądałam. Oglądałam nie wszystko, ale bardzo dużo oglądałam. I to jest wspaniałe. I też jesteś zwolenniczką teorii, że, bo jest spiskowa teoria, że udupiono Polaka. Nie wiem, czy wiesz. Jest był czwarty. Jest spiskowa teoria, że no znowu wiem. Jakieś ciemne interesy. No, bo przecież Chopin był Polakiem jednak. Polak powinien zwyciężyć, ale, no, ale zwyciężył najlepszy. To tak nie zawsze się zdarza, a moim zdaniem zwyciężył najlepszy. Czyli ty jesteś już tak daleko w tym, że patrzysz na ręce, bo wiesz, że ja ostatnio właśnie wczoraj była transmisja, jak to dzieci w szkole muzycznej w Krakowie oglądały konkurs chopinowski i one mówiły tak, że one utwory znają, ale że zwracają uwagę, jak ktoś kładzie palce na klawiaturze. No tak. To po no prostu nie jest tak, że odkładzie palce? No nie. No nie, no każdy ma inną technikę, wiesz. Każdy ma inną technikę, ale to nie jest tak, że uczą cię w pewien sposób grać, ale potem już jak jesteś na konkursie, to nie ma tam, że czy lepiej ręka ułożona, czy gorzej. Natomiast oczywiście zwraca się na to uwagę, zwraca się. Ja pamiętam swój konkurs chopinowski, na którym siedziałam na ziemi jako nastolatka, bo tylko tak weszłam po prostu, że tak powiem, na krzywy ryj na ten konkurs, jak Blechacz wygrał. I to jest takie wspomnienie, wiesz, jakieś po prostu kosmiczne dla mnie. A powiedz mi, bo to wiesz, bo tak się zastanawiam, co jednak stanęło na przeszkodzie, dlatego że wiesz, no kurczę, no to teraz byś właśnie zdobywała te laury, no. Nie wiem, czy bym zdobywała, ale marzyłam, żeby tam się, wiesz, znaleźć. Natomiast, no, jak sobie patrzyłam na ten konkurs, to sobie pomyślałam, że to dobrze się stało, bo to jest piekielny zawód, takie granie na fortepianie. Wiesz. No, czyli po prostu uważasz, pomylisz się 3 razy i możesz zejść. Czyli wybrałaś lżejszy według ciebie. Wiesz co, nie wiem, też przerąbany, ale jednak takie coś, wiesz, że się przygotowujesz do jednego dnia, kilka lat i na przykład jeden z tych uczestników Polak w drugim chyba, czy w trzecim etapie, godzinę przed zrezygnował z powodów zdrowotnych. I sobie myślę, kurde, trzeba tak naprawdę grać 10 lat, żeby się przygotować, bo trzeba mieć, nie wiem, 3 godziny repertuaru chopinowskiego i po prostu przychodzi dzień i ty masz, nie wiem, biegunkę. Na przykład może być to w ogóle też psychosomatyka, czyli ale absolutnie, to napięcie, mnie to napięcie wykańczało. To znaczy ja czułam, że mi to robi źle, a poza tym to jest strasznie samotny zawód. Bo jesteś ten jedyny raz, musisz być genialny, genialna, a akurat w twoim zawodzie, który uprawiasz, to jest tak, że dobrze, no zagrasz 100 razy na przykład w teatrze i może być 1 lub 2 dni gorsze i jakby w ogólnej genialności to się gdzieś, wiesz, rozmywa. Tak, a poza tym dla mnie to jest przede wszystkim, 2 rzeczy są dla mnie super no. I są podstawową różnicą. To znaczy po pierwsze, na scenie nie jestem sobą, tylko wydurniam się jako ktoś. Mogę na czyjeś konto wstyd idzie. Na czyjeś konto. Mogę zabić, mogę, wiesz, tam pierdnąć czy co. A po drugie, nie jestem sama na scenie. Znaczy ja uwielbiam po prostu, może kiedyś dojrzeję do monodramu, tak jak ty na przykład. Ale, ale wiesz, ale nie, ale że masz drugiego człowieka. I ja już jak mam oczy, drugie, to mi jest dużo łatwiej. To jest spotkanie i to jest dla mnie dużo, dużo ciekawsze. A ten fortepian był taką, wiesz, strasznie to było samotne. 8 godzin codziennie siedzisz i jesteś tam. Ja już wymyślałam różne powody, dla których ja muszę wyjść z tej sali i tam już próbowałam zacząć palić, ale mi jakoś nie wychodziło, żeby być z ludźmi. I to mi źle robiło po prostu. Może komuś to robi dobrze. A kiedy pierwszy raz usiadłaś do tego fortepianu? Bo tam też były takie pytania tych konkursowiczów. Pytali, kiedy pierwszy raz usiadł do fortepianu i zwycięzca ten Bruce Liu w wieku 8 lat? Ja w wieku 7 lat usiadłam pierwszy raz. I, że tak powiem, wstałam z tego stołka, jak miałam 21. I co cię skłoniło do tego, żeby wstać od tego stołka? No właśnie trochę to, że to mi źle robiło. Znaczy, ja potrzebuję ludzi do życia i to zrozumiałam. A poza tym nigdy nie potrafiłam się w życiu skupić na jednej rzeczy. Może nie mam skupienia jakiegoś takiego, ale że a trochę tu, a trochę tu, a trochę tam, a trochę... A fortepian i w ogóle muzyka klasyczna wymaga tego, że po prostu masz tylko to. I wręcz trochę tak ukrywałam, że na przykład
coś bym chciała innego robić, albo coś innego mnie interesuje, bo jak nie ćwiczysz, to od razu jest jakieś poczucie winy, że powinieneś po prostu każdą wolną chwilę spędzić. Bo trzeba oddać temu fortepianowi ale tam absolutnie. Te parę godzin. Wszystko. I ja trochę nie potrafiłam się poświęcić, a to, że nie potrafisz się poświęcić w 100% sprawia, że no nie jesteś najlepszy. A też mam taką cechę, że chciałam po prostu być super. A tam. Pamiętasz swój egzamin do szkoły teatralnej? Czy tak, jak tak. On był taki z buta, czy był przemyślany? Miałam dwa z buta, bo tak sobie pomyślałam, a może pójdę, znajomi zdawali. Mówi, a może pójdę. No i poszłam i przeszłam dalej do jakiegoś drugiego etapu i mi powiedzieli w Akademii Teatralnej, słuchaj, przygotuj się, naucz się tych tekstów i przyjdź za rok. A co, teraz rozumiem, że za pierwszym razem ich się nie nauczyłaś, tak? Wiesz co, ja się przygotowywałam 5 dni do tego egzaminu, bo stwierdziłam, że znajomi idą, ja nie mam co robić, spróbowałabym czegoś nowego, nie chciałam być aktorką i mówię, dobra, pójdę. I się nie nauczyłam, tam po prostu waliłam jakieś, wiesz, farmazony trochę. Trochę tam, wiesz, żenadę odstawiłam i rok później zrobiłam to samo. Ale już polubiłaś ten wstyd trochę, wiesz, no, że... Wiesz co, to było fajne, że ja tam wlazłam, była taka ciemna sala, stawałam wtedy tylko do Warszawy, do Akademii Teatralnej i stanęłam tam i patrzę tym ludziom w oczy i nic nie mówię i masz luz. Potem mówię jedno zdanie, jest spokój. Masz kontakt z drugim człowiekiem, nie musisz wygrać wszystkiego w tempie, nie ma czegoś takiego, że to się mówi tak, albo to się, tak jak się, to się gra tak, Chopina się gra tak, Bacha się gra, poczułam takie coś, że mam luz. No bo to trzeba odtworzyć, tak? Tak? A tu możesz nadać temu... A tu możesz, jakby jest jakaś siła w spotkaniu z widzem, nie? I ja, mimo że byłam zielona po prostu zupełnie, to pomyślałam, o, w sumie fajne. I w kolejnym roku zrobiłam to samo i dopiero za trzecim razem się przygotowałam i się dostałam. I się popłakałam, bo musiałam zrezygnować z Akademii Muzycznej i nie wiedziałam, co mam zrobić. No jak im powiedziałaś do widzenia Akademii Muzycznej? Jak pożegnałaś fortepian? Jest jakiś rytuał pożegnania fortepianu? Zamyka się klapę, Klucz? Ja mam problem z zamykaniem drzwi w ogóle w życiu, wiesz? Więc to było dla mnie trudne, więc ja... mi się wydawało, że mnie zaraz wyrzucą z filmówki, więc ja wzięłam urlop na Akademii Muzycznej i stwierdziłam, że wrócę. Potem jeszcze w kolejnym roku też próbowałam jakoś, żeby mnie tam jeszcze nie wyrzucali, bo może wrócę, bo mnie zaraz może z tamtej wyrzucą. Ale miałam, wiesz, to jest taki bardzo silny związek na fortepianie grając z profesorem, z mistrzem. Jest jeden człowiek, z którym po prostu, który jest dla ciebie najważniejszy. Nie masz wielu tak naprawdę, po prostu tylko masz jednego od instrumentu. Ja miałam świetnego profesora Marka Drewnowskiego, do którego chciałam iść później do Paryża na studia. Chciałam być 2 lata w Łodzi, a potem pojechać do niego do Paryża. No i to jest facet z jakąś nieprawdopodobną klasą, światowy pianista, który się uśmiechnął i powiedział, zawsze możesz wrócić, rozwijaj się, leć jak najwyżej. I ja byłam bardzo zdenerwowana, zanim zadzwoniłam do niego, a on mi, tak wiesz, dmuchnął mi w skrzydła. Oj, to jest najlepiej. Ale mówisz, że masz problem z zamykaniem drzwi, to znaczy, że tak trochę się asekurujesz, że lepiej mieć tam, wiesz, no bo zawsze też się mówi, żeby w tym zawodzie, czy mieć zawsze tam 4 nogi, 5 nóg, 7 nóg, wiesz, to tu, to tu, to tamto. Lubię mieć wiele nóg. I lubię też takie mieć coś, wiesz, że zrobiłam wszystko, co mogłam, nie? Nie byłam pewna. Poszłam jak taka jakaś, wiesz, koza po prostu z zamkniętymi oczami na ten egzamin. Mówię, a może ja będę aktorką? I nagle się okazało, że się udało. I się zaczęłam zastanawiać, co ja w ogóle zrobiłam. I się to przeraziło. Wiesz, że masz 20 lat i musisz, Maria, no i musisz jednak... powiedzieć, co całe życie będę robić. No nie jestem pewna. Ja jestem strasznie osobą taką, wiesz, jestem bliźniakiem zodiakalnym. Za bardzo w to nie wierzę. To ja też. Ale trochę mam tak, a może to, a może to, a może o Jezu, nie to. To typowe. A może tamto. Wiesz, mam tak to, w knajpie, wybierając sałatkę, myślisz, wiesz. Marysiu, że nawet z tymi złotymi lwami i tak dalej, to ty może jeszcze na przykład za rok nagle stwierdzisz, dobra, cholera, dlaczego mam nie być kosmonautą? Taka fajna transmisja, Elon Musk organizuje loty, może ja to zrobię. Może tak być. Może tak być. Ja byłam jeszcze wcześniej na dziennikarstwie, byłam na dziennikarstwie, na Akademii Muzycznej. Super. I dopiero potem na aktorstwie. I mnie pani, były rozmowy z psychologiem na egzaminach do szkoły filmowej i ona mówi do mnie, ta pani, a co za rok medycyna? Więc ja nie, no zdecydowanie. A wie pani, że mam może. Za mały móżdżek na to. Ale fajnie jest. Ja lubię takie rzeczy, co ich nie umiem, wiesz. Tak jak teraz śpiewam, nie? Że nie umiem w ogóle. Oj, błagam się, to nie mów, że nie, bo zaraz nie, no. O tym właśnie porozmawiam, no, ale nie, ale bądź nie. Wiesz, no tak usłyszę, ale żeby się tak nauczyć i coś spróbować, czego kompletnie wiesz. Czyli to chodzi o to, że ty zawsze możesz powiedzieć, nie, moment, ja jestem aktorką, a to, że ja śpiewam, no to wiadomo, mogę, że ja mogę, trochę... mogę, ale... Nie wiem, w tym zawodzie jest coś takiego, w tym aktorstwie dla mnie, że od nowa za każdym razem. A powiedz, a udało ci się gdzieś połączyć, bo może, wiesz, mnie te wszystkie pasje uda ci się, wiesz, w końcu połączyć na przykład w jakimś jednym filmie, że grasz na przykład dziennikarkę, która gra na fortepianie, która jest aktorką. Czy już ci się zdarzyło gdzieś zagrać w jakimś filmie? Chyba tak. Wiesz co, grałam w... miałam sceny takie, że tam w Czarnym Mercedesie coś zagrałam na fortepianie, w teatrze, w... Masz tam monolog w trakcie grania, tak?
Tak, o Jezu, to straszne. Mówić i grać to nie było dla mnie straszne. Ale w Królów u Strzępki w Polskim gram też trochę na pianinku tam. Więc gdzie mogę, to ja zawsze się zgłaszam, mówię, ja chętnie zagram, bo to mnie tak, wiesz, do tego fortepianu wtedy wracam i muszę poćwiczyć, mnie to wścieka i tak dalej. Więc co jakiś czas staram się taką robotę zrobić aktorską, która mnie też do tego fortepianu zagoni, ale bym strasznie, bardzo bym chciała, wiesz, taki zrobić film, żeby zagrać pianistkę. To jest moje marzenie absolutne. Słuchaj, ale bo teraz mam takie pytanie. Nagroda, dostałaś za rolę kobiecą w Gdyni nagrodę, Złote Lwy. Gdzie stoją? Na półeczce stoją. Jeszcze tak szukam takiego lepszego miejsca na to. Ale chcesz sobie zrobić taką półeczkę? Wiesz co, nie wiem. Moja matka ma taką półeczkę i tak sobie myślę, nie wiem, może... Może jeszcze troszeczkę czasu poczekam na to, wiesz, ale to miłe to jest. I będziecie się odwiedzać i oglądać swoje półeczki, tak? Byłoby świetnie. Słuchaj, a powiedz mi, no i właśnie jak to jest, bo niektórzy się nagród obawiają, niektórzy nie mają z tym problemu, no to cudowna sprawa, jak się nagradzają, ale powiedz, dzwonią te telefony, bo zawsze się mówi o tych magicznych telefonach, że dzwonią i nie dzwonią. Wiesz co, trochę dzwonią, teraz dużo właśnie, wiesz, jakby połączyło się to z tym, że jest po tej nagrodzie i jest zaraz premiera filmu, więc jest bardzo dużo wywiadów, bardzo dużo takich promocyjnych rzeczy. Trochę dzwonią. Niektórzy twierdzą, że jest klątwa takiej nagrody, że potem się nie gra. Bo wszyscy myślą, że jesteś zajęty. No ale niektórzy twierdzą, że to jest jakaś historia sprzed lat, że teraz tak nie ma. Wiesz co, nie wiem. Ja mam dystans do tych nagród. Może dlatego, że właściwie już na początku, jak zaczęłam być aktorką, jak kończyłam szkołę, to dostałam super wielką nagrodę Grand Prix na Festiwalu Szkół Teatralnych. I dostałam później trochę propozycji, ale pamiętam, że ten dzień, kiedy dostałam tę nagrodę wtedy, był dla mnie strasznie smutny. Jakoś byłam taka w ogóle samotna wtedy. I tak sobie pomyślałam, Boże, samotność oskarowca, tak? Dostałaś tę nagrodę, a właściwie jakoś tak... To właśnie nie o to chodzi, chociaż było to bardzo miłe, bo dostałam paręnaście tysięcy i na początku po szkole teatralnej to były dla mnie... Błagam cię. Nie, no w ogóle ja byłam, wiesz, ja po prostu sobie urządziłam życie wtedy za te pieniądze. No to do dziś, zdaje się ustawiłaś, coś czuję, że tam bluza to jeszcze z tego. Tak, ale ta nagroda w Gdyni, wiesz... Mnie to wzruszyło, bo to jest taki film, w który naprawdę włożyłam dużo serca i dużo bardzo czasu. I to jest taka historia troszkę szersza niż zazwyczaj i dłuższa, że wiesz, to są 3 lata po prostu, 10% mojego życia to jest ten film. I jedno to jest ta nagroda, a drugie to jest, wiesz... A czekaj, 3 lata pracy? Nie, no... No 3 lata od momentu, kiedy dowiedziałam się, że gram... Przez pandemię się trochę rozciągnął. Tak, przez pandemię. Więc taki, wiesz, no, bliski sercu projekt, więc bardzo to było wzruszające dla mnie. No i ta Gdynia, która bywa męczącym dla mnie festiwalem, tak wiesz, że tam wszystko jest naraz, tak dużo wszystkich, tłum ludzi, nagle cała branża w jednym miejscu. Ale to dla ciebie, dla bliźniaka, to powinno być, wiesz, raj na ziemi. Jest. Dużo ludzi, dużo emocji, jest. Spotkań, ale może... Przychodzi taki moment, że masz ochotę uciec i rozumiesz, wbiec do morza i już nie wrócić. Ja takie mam momenty czasem, natomiast te spotkania, te rozmowy, wiesz, to było dla mnie super i ta nagroda, no wzruszyłam się, nie ukrywam. A słuchaj, ale jak zadzwonili do ciebie z taką propozycją, sobie wyobrażam, kurczę, to musi być niesamowite, wiesz, że dzwonią i nagle mówią, co by pani na to, że Kalina Jędrusik, wiesz. Tak nie było. Był casting. Nie. Ojej, normalnie casting. Zdobyłam tę rolę w castingu, wiesz. Dowiedziałam się, że będzie taki film i tak nastroszyłam uszy, żeby się dowiedzieć, czy będzie casting i faktycznie przysłali mi, musiałam nagrać self-tape'a strasznie długiego i trudnego. A potem... Self-tape'a, czyli takiego samo się nagrać, to tak? To takie jest selfo. To jest po prostu... Czekaj, ale czy to jest takie selfie z twoim całym talentem i to jest masakra. Bo to musiałam zaśpiewać piosenkę i się nagrać. Najlepiej było zalecamy ucharakteryzować się na Kalinę. Chryste, panie, jak to zrobić? No więc i trzeba było 2 sceny z Lekarstwa na miłość, w którym ona tam zagrała, zrobić tak jak ona. Po prostu powiedzieć te monologi, tak jak ona. No i się sam nagrywasz i to wiesz, rejestrujesz i wysyłasz. Dla mnie zawsze ten po prostu moment, że klikasz wyślij, ja bym zawsze... Dobra, to jeszcze raz. Jezu, ale poczekaj, czyli po prostu, no tak. Wiesz, bo to z kim się konsultowałaś, bo tak się zastanawiam, wiesz, że jak, no sama wiesz, że to wystarczające, czy nie. Jeszcze dla mnie ta sytuacja, że musisz samemu się... Nie, parę osób mi pomogło, wiesz, tam agentka mi pomogła. Dobrze. Zadzwoniłam, wiesz, do znajomej charakteryzatorki, która ciekawe później pracowała też przy tym filmie i mówię, słuchaj, czy ty byś mnie nie pomalowała, bo ja... I ona mi wtedy założyła perukę, pamiętam, poszłam
pojechałam do Zary, kupiłam ciuchów, nakupiłam ciuchów różnych. Czyli sporo ciuchów Kaliny Jędrusik jest tak. W Zarze. Nie mówię, jest, że to jest reklama. Tak, ale jednak obkupiłam jest się. Cały dział, przyznam, Kalina. Że potem je zwróciłam. Przyznam się. Bo obkupiłam się na ostro tam i zwróciłam i wystąpiłam w tych ciuchach przy pomocy tam paru życzliwych osób i wysłaliśmy to. Więc to było dość taki profesjonalny self-tape, jak na self-tape. Bo czasami to są takie, że zestawiasz telefon, musisz się nagrać po prostu w domu. Słuchaj, ale to... No nie wiem, nie wyobraziłbym sobie czegoś takiego. Wolałbym, żeby do mnie zadzwonili, widzimy pana w roli Kaliny, niż że ty jeszcze musisz im udowadniać, a już wiadomo, że jesteś, że będziesz... No to w sumie szybko to poszło, ale... A wiesz, kogo wykosiłaś? Podobno bardzo dużo dziewczyn, ale nie chcą mi powiedzieć kogo. Ale podobno było ich sporo. No wiesz, ja podejrzewam, że to jest, kurczę, marzenie zagrać Kalinę. Słuchaj, no właśnie, powiedz mi, jak, czego się dowiedziałaś o Kalinie w trakcie? Aha. Oceanu jakiegoś, wiesz, rzeczy. No, bo ja wiedziałam, trochę wiedziałam, bo mhm. No wiedziałam po prostu, bo wiesz, tak, wiedziałam, kto to jest z nami, piosenki bardzo je lubiłam, więc jak przyszedł ten casting, to tam prawie, wiesz, pod sufitem latałam, żeby to się po prostu udało. No wiesz, na początku jakby anegdoty i śmieszne historie i tak dalej, no ale to ci starcza na miesiąc, a potem już chcesz się dowiedzieć, kto to jest. Więc napadałam ludzi, którzy ją znali i przyciskałam ich do ściany, żeby mi opowiadali. Każdy mówił o kimś innym i po prostu już kompletnie zwariowałam w pewnym momencie, bo no wiesz, no oni się naprawdę, te osoby się wykluczały tak, że to się bardziej już nie dało. Była tam. Nie, nie było jej tam. Ona była wtedy na Wybrzeżu. Nie, no była wtedy w Spadlicy w Warszawie. I wiesz, po prostu nie wiesz. I potem już się tak doczepiłam do paru osób, które mi tak jakoś intuicyjnie, wiesz, pasowały. Bardzo zaskakujących rzeczy. Głównie takich, wiesz, o jej kruchości. O jej słabych momentach. Tak. O jej takich właściwie zwyczajnych, wiesz, jakichś takich wątpliwościach. To niesamowite, bo jak ona była, wiesz, na ekranie i tak sobie wyobrażam, tak. Że w tamtych czasach jeszcze, bo ja jeszcze pamiętam tę dyskusję, jaka ona jest, że niektóre ciotki jej nie lubiły, wiesz. Lata 70., że okropna, że ten seks właśnie, który jest w niej. Wiesz, bo to jak na tamten czas, to wiesz, teraz czuję, że ona... Nie, no, wiesz, ja wczoraj nawet włączyłam, bo tam jeszcze próbuję, bo będą koncerty promujące ten film i włączyłam jakieś nagranie, którego no, widziałam je kiedyś. No po prostu dekolt do pępka, w 67 chyba. No więc ona była absolutnie, wiesz, z innej planety i by była dzisiaj też z innej niż my jesteśmy. Natomiast faktycznie było, te anegdoty mnie to bardzo kręciło, bo to jest wdzięczne do grania, wiesz, no grasz ptaka kolorowego i to jest wspaniałe, ale te takie chwile, wiesz, słabości, albo że ktoś jej krzywdę zrobił i jak ona na to zareagowała, albo że, wiesz, listy jej, że ona nie ma pieniędzy w ogóle na życie. Wiesz, jakieś takie rzeczy, które robią człowieka z tego bohatera. Nie te seksbombę, nie ten, wiesz, jak mi wielu starszych panów opowiadało, no wiesz, ja ją tam miałem, ona szalała za mną, wiesz, no i te historie tak, po prostu. Tak, że podejrzewam, że jest taka bardzo długa lista tych, wiesz, kombatantów, tak. Prawda? Kombatantów, którzy... tych wdów tak zwanych męskich, wiesz. Tak. I oni trochę mnie tak słuchałam, tego, ale no, ale wszystkiego się nie ma, nie obroni się, ale generalnie rozumiem, że wszystkich ich podrywała i w ogóle to nawet było tak, że to oni byli jej marzeniem. Wiesz, oczywiście, no. Głównie, to tak. Było bardzo ciekawe, pytam o nią, a oni o sobie opowiadali. Powiem ci, że byłem taką Kaliną. Ja akurat grałem, wiesz tam, więc tam... Wiesz co, ale jest tak. Trochę w tym zawodzie czegoś takiego, że wiesz, na zasadzie, że ja kiedyś tam jechałem na koniu, a ja na dwóch. Tak, tak, dokładnie. Ale wiesz, na przykład pojawił się i był naszym ekspertem wspaniały i bliski bardzo, powiedziałabym, sercu Kaliny, Wojciech Gąsowski, wspaniały wokalista, do którego ja się potem już przyssałam i bo wiedziałam, że mogę go zapytać o wszystko, wiedziałam, że on wie bardzo dużo. I że on mówi o niej z taką klasą. Krzysztof Zalewski w filmie śpiewa jego piosenkę, tak. Ale nie jest nim. Nie mogę potwierdzić, nie mogę zaprzeczyć. A, dobrze, okej, bo nie możemy tego zrobić, bo płacimy te kary. Dobrze. Tak, te kary właśnie wtedy... Czyli nie możemy powiedzieć, kim jest Krzysztof Zalewski. Tak, w pewnym sensie, no jest kochankiem... Ale nie mówmy o tym. Może się kojarzyć z kimś, ale przez elegancję bo my musimy to... Dobrze. Rozumiesz. No. Słuchaj, a propos właśnie, bo bardzo fajnie odbierając nagrodę nawiązałaś do cnót niewieścich Kaliny Jędrusik. Czy myślisz, że jakby Kalina Jędrusik teraz się pojawiła, to minister Czarnek miałby problem? Czy właśnie twierdziłby, że to są te cnoty niewieście? Bo ona gotowała przecież. Ona gotowała, no, przecież. No, dzieci przychodziły, wprawdzie nie jej.
No ale myślę, że tam by się doczepił do czegoś jednak. No, ale to, że w niej był seks, jakaś uroczna historia. Ważne, że go to... Nieładnie. Nieładnie. Kobieta nie powinna przeklinać też chyba według pana ministra, nie? No chyba nie. Zresztą w kanonie lektur, czy na przykład na muzycznym jej piosenki, no nie wiem, czy by były. Tak, tak. Nie, no nie spodobałaby się na pewno. Słuchaj, no właśnie, ale powiedz mi, czy jak... bo właśnie chciałem się spytać, bo to jest głupie... Może to cholera jest głupie pytanie, bo tam chciałem się spytać o to, że ile seksu swojego dodałaś do seksu Kaliny Jędrusik i czy musiałaś wejść jakby... No właśnie, jak to potraktować, wiesz? No bo no musisz być w tym filmie jakaś erotyczna. Czy jest tak, że z siebie dajesz, czy jeszcze sobie myślisz, że jeszcze się rozchulam? Jak to? Wiesz co, ja, no te przygotowania były bardzo długie, no tam wiesz, sporo przytyłam, więc miałam trochę nowe ciało, musiałam się... Była, no ja przytyłam prawie 9 kilo przytyłam do tego filmu i to też było zabawne, wiesz, żeby się poczuć w tym ciałku tak właśnie wygodnie, ale też, wiesz, a propos tego seksu, no ja pracowałam po raz pierwszy w życiu z coachem aktorskim, co jest w ogóle, wiesz, po amerykańsku, w Stanach. Czekaj, to jest no to jest full, no coach... To jest total... Czyli coach aktorski to jest taki trochę... parapsycholog, wiesz co, trochę motywator. Psycholog, trochę taki przewodnik, trochę taki asystent, nie wiadomo co, natomiast jest to wspaniała instytucja i to jest jedna z niewielu osób takich w Polsce, to jest Ania Skorupa, która już pracuje wiesz, kolejnych filmach i ten zawód bardzo raczkuje teraz. A co ci mówi coach? Bo ja pamiętam, jak się śmiano śmieli się, słuchaj, z Adama Małysza, że zaczął pracować z psychologiem. No to było 20 lat temu. Dali łacha. Po co to? Zaczął wydawać na to kasę. Teraz patrzę, teraz wiesz, już wszyscy traktują to za normalną... No właśnie. I co ci coach mówił? Wiesz co, ona... ciężko w ogóle powiedzieć, jak ona pracuje, bo mam wrażenie, ja o niej mówię, że ona jest z jednej strony fachowcem, z drugiej strony czarownicą. Natomiast faktycznie... my jesteśmy nauczeni do tego, wiesz, jesteśmy przyzwyczajeni, że tę pracę całą wykonujemy sami aktorzy. I ona nagle przyszła, wiesz, jakaś kobieta, której nie znam i ona mi zadaje jakieś intymne pytania o to, jak ja buduję rolę. Ja mówię w ogóle, Jezu, no, to jest w ogóle moje i dlaczego ty... Ale jakoś tak, wiesz, otworzyłam te drzwi. O seks nie pytała, rozumiem, że... Wiesz co, ona zapytała mnie, czego ja się boję. Jak budujesz w domu seks, tak? Tak, na przykład. Ale nie, ale zapytała na przykład, wiesz, czego ja się boję. Czy jest coś w tej Kalinie, w tym scenariuszu, co ja tak mam, że tak... się obawiam. No ja na początku na kozaka mówię, nie, wszystko zrobię, w ogóle luzik. Ale potem zaczęliśmy, wiesz, jakby zaczęliśmy to rozpracowywać i tak sobie ponazywałyśmy tak zwane energie postaci. No, że ona jest trochę, nie wiem, trochę jest seksbombą na scenie, trochę jest kucharką, trochę jest czasem małą dziewczynką, że nieco ma zrobić, trochę jest, nie wiem, kochanką, trochę... I sobie to ponazywałyśmy i zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie ja mam dyskomfort, nie? I ten temat tego seksu faktycznie... Wiesz co, no, zadawałam sobie takie pytanie, czy ja będę wystarczająco sexy. Myślę, że sobie w ogóle ludzie, kobiety na pewno, ale w ogóle ludzie zadajemy często pytanie, czy ja wystarczam, czy ja okej, tak. Wiesz. I tutaj tyle o tym seksie i ja po prostu czułam, że to jest gdzieś strasznie wysoko, a ja muszę tam doskoczyć i z nią tak naprawdę... Do tego seksu trochę, do tego, tak? Wiesz, do tego, co to za seks musi być, co to w ogóle... I, no to taki seks appeal, prawda? Bo to bardziej o to też chodziło. Przecież tak. To nie chodziło, przepraszam, o liczbę orgazmów, wiesz, w ostatniej... Nie, no to chodziło o to, że ona, wiesz, patrzyła na faceta, patrzyła w kamerę i wszyscy myśleli, że to na niego, że to dla niego śpiewa, że to jest tylko, że ona właśnie jest tutaj właściwie w twoim domu. I nic, no i wiesz, no każdy ma człowiek energię seksualną i my ją blokujemy, więc jakby ta... Kurczę, kazano nam ją blokować, jeszcze ten kraj i tak dalej, no i wyobraźmy sobie lata 70. No. A ona nie blokowała. Więc moja praca z coachem polegała na tym, żeby nie udawać, nie po ruchach jej, po ruchach Kaliny dojść do tego, co tam było takiego seksu, tylko żeby w sobie znaleźć taki kanał, przez który może ci się ulać ta energia bezwstydnie, smacznie, naturalnie. I faktycznie ja momentami byłam bardzo tam zawstydzona i wiele swoich barier, wiesz, pokonałam, natomiast te prace wykonałam przed wejściem na plan. I z nią się, wiesz, zupełnie rozbestwiłam, z tą coach, i potem jak już weszłam na plan, to już miałam luz. No to właśnie to jest taka ciekawa historia, że coś tak w tym filmie jest, no niby w sumie, bo on jest trochę musicalem, prawda? Jasne. Można powiedzieć, że to jest musical, jest. Wiesz co, ja bym powiedziała, że to jest film muzyczny. Film muzyczny, o, bardziej. Tak. Tak. No tak, no i to wiesz, takie długa bardzo była historia też z tymi piosenkami, no bo ja dowiedziałam się już na początku, że muszę je wszystkie zaśpiewać. I to było, wiesz, dziwne, że już
nie wiem, pół roku przed wejściem na plan, ja już weszłam do studia i nagrywam ścieżkę dźwiękową. Zazwyczaj to się robi później. Dogrywasz jakieś dialogi albo coś tam. A tutaj, no, już weszłam na plan z playbackami. I to była super podróż, bo bardzo dziwnie, wiesz, zaczęłam budować rolę nagle od głosu. Od tego, że ją miałam na słuchawkach po 12 godzin dziennie. I starałam się na początku zaśpiewać dokładnie tak jak ona, a potem nagraliśmy 3 piosenki z kompozytorem, z Radkiem, Luką i stwierdziliśmy, że w ogóle do śmieci, że w ogóle muszę to śpiewać po swojemu. I tak, wiesz, szukaliśmy tej drogi, żeby to było trochę jej, trochę... Ja się to obejrzałem, to zaraz będzie w kinach ja się bałem trochę, bo to łatwo, bo ona jest tak charakterystyczna, była ta Kalina nasza, aż się prosi, może... Znaczy, nie to, że się prosi, że tam niebezpiecznie można wejść w parodię, prawda? Bardzo jak to zrobić, łatwo, żeby jej nie sparodiować, prawda? Bo ona jest tak charakterystyczna i ten jej głos... I to by się udało, że wiesz, no stąd te Złote Lwy, prawda? Żeby nie przegiąć. Wiesz co, tak, no staraliśmy się, żeby nie przegiąć. W piosenkach to jest raz, że starałam się zaufać jakoś intuicji swojej muzycznej, żeby to... miałam ogromną przyjemność czasami w tych jej, wiesz, zaśpiewach, w tych jej przydechach, w tych jej chrypach, chociaż to niezdrowe strasznie dla gardła, jak się okazało. To sobie to rozumiem, że wylądowałaś po tych dniach zdjęciowych z jakimś zapaleniem, w psychiatryku nie, ale z jakimś zapaleniem gardła. Nie, miałam wiesz, opiekunkę od emisji, która mi potem... Coacha tak, gardłowego. Tak. Od emisji głosu, która mi rozluźniała gardełko i po nagraniu. No ma takie, rozumiesz, magiczne różne. Ćwiczonka faktycznie, które... Czyli druga czarownica na planie. Druga, absolutnie. Miałam jeszcze trzecią czarownicę od tycia, która mi pomagała przytyć. I kazała mi jeść jak najwięcej. Więc miałam tam dużo takich, wiesz, czarownic. Ale jeśli chodzi o to, wiesz, przeginanie, to było bardzo fajne na planie, bo Kasia Klimkiewicz, reżyserka, tak pracowałyśmy. Ona tak wiesz, mnie prowadziła, że mówiła, no bo wiesz... Zobaczyć jeden odcinek takiego kabaretu starszych panów z tak zmanierowaną Kaliną, no właśnie, to jest okej, okay, ale 2 godziny spędzić z nią, no można łatwo przesadzić, tak jak powiedziałeś. Tak. I my nagrywałyśmy duble, ona mi mówiła 100% Kaliny, a teraz zmniejszamy 10% Kaliny. A, okay, i na czyli stole było takie pokrętło montażowym. Dobra. Ona sobie mówi, a trochę za dużo, to biorę takiego dubla, gdzie jest bardziej, wiesz, gdzie jest jej mniej. Więc tak się śmiałam. To można by parę wersji filmu zrobić. Absolutnie. Na przykład tak, bo we mnie jest seks 100 pro, bo we mnie jest seks 70 pro i tak dalej. Słuchaj, dobrze, a jaką coacherkę miałaś, jak grałaś Aleksandrę Szczerbińską, czyli no kochankę, ale potem żonę drugą, tak. Józefa Piłsudskiego. Matkę, żonę i kochankę. Matkę, żonę i kochankę. Miałaś coacherkę od roli kostiumowej? Nie, miałam, wiesz, to był pierwszy raz, kiedy miałam coacha tutaj przy bo we mnie jest seks i wtedy nie miałam coacha. Wtedy miałam po prostu, to było o tyle łatwiej, że wiesz, tam było niewiele nagrań, niewiele publikacji, niewiele zdjęć, więc właściwie miałam dowolność, a tutaj przy Kalinie... Ale w ogóle samo to, że w polskim filmie dopuszczamy coś takiego, słuchaj, dla mojego dziadka, który był żołnierzem Piłsudskiego, ktoś taki jak kochanka Piłsudskiego w ogóle nie istniał. On mógł mieć tylko żony, rozumiesz, o co chodzi. No, ale to była dziwne... później żona. No ja wiem, ale dziwnym trafem druga, trzecia, natomiast wiesz, dziadek był tak wpatrzony w Józefa Piłsudskiego, że... Ale to wiesz, to jest babka, która go namówiła, żeby kobiety miały prawa wyborcze. On nie chciał. On mówił, że to bez sensu, ja to czytam w jej wspomnieniach. A ona mu powiedziała, że po prostu do domu nie wejdzie, jak nie da kobietom praw wyborczych. Bo w 18 roku... go do sypialni, twórcę państwa możliwe, polskiego. Możliwe, ale rozumiesz, no, że to jest jednak zasługa. No właśnie, i teraz powiedz mi, co można powiedzieć właśnie, że jak się okazuje, że kobiety były w tej historii, że to nie było tak, że byli tylko tam ci faceci. No przecież ona była rewolucjonistką, ta babka. Absolutnie. Absolutnie, ona przemycała, wiesz, na sobie dynamit, zaprojektowały z dziewczynami gorset i przemycały, wiesz, pistolety i granaty, miały po kilkadziesiąt kilogramów na sobie i pociągami przemycały te, wiesz, te broń, po prostu żygając w toalecie od tego, do parów tego. No to były jakieś w ogóle historie, jak to się nadaje na szpiegowski film, samo to, co one tam, te kobiety robiły. Była historia na przykład, że wiesz, ona szła z nabojami, miała wokół talii obwiązane naboje i nagle widzi jakichś żandarmów radzieckich i nagle jej puściło to i jej się wysypują naboje spod sukienki. Wiesz, no po prostu jakieś historie niebywałe. A powiedz mi, co w myśleniu o samym twórcy właśnie naszego państwa, Józefie Piłsudskim, którego to Boże, imię i nazwisko... Może chciałem, że o kimś innym powiesz. Nie, ale śmieję się. A, no twórcy. Właśnie i nagle, wiesz, pada to imię i nazwisko. To jeszcze nie. Za parę lat. Wiesz, o co chodzi? Za parę lat. O twórcy państwie Jarosławie Piłsudskim. Przepraszam, Piłsudskim. O twórcy. Mam stać? Tak, i wtedy wstajemy. No i wiadomo, no, tylko też jak tutaj wtedy zrobić film o kochankach, no. No właśnie, tutaj może być pro, ale może być na przykład o zwierzętach. Na przykład, ale kto by zagrał kota, no prawda? No właśnie, to byłby casting. Ojejku, Tomek, nie, ale może... Tomek chyba by nie zagrał, za duży. No właśnie, że
że jednak cholera u boku, bo to też nawet, wiesz, już mówienie to, że u boku każdego wspaniałego mężczyzny stoi wspaniała kobieta, no tak, to też jest takie trochę, nazwijmy to, pierdzące kurzem, prawda? Pierdzące. Określenie. Ale jest w tym sporo prawdy. To znaczy ja uważam, że po prostu... No tak to często bywa, że za silnym facetem stoi silna babka i no i u Piłsudskich na pewno tak było. Ta pierwsza jego żona też była jakaś niebywała, więc no... Więc tak to często jest. A czego się dowiedziałaś, bo wiesz, że mój dziadek mówił na Piłsudskiego dziadek, bo on miał, wiesz, ksywkę dziadek. Tak miał. Czego się dowiedziałaś właśnie o dziadku? Takiego, wiesz, czego nikt nie wie w trakcie. Że zębów nie miał z przodu. Ojej, poczekaj, do ministra Czarnka, twórca naszego państwa, nie miał zębów, ale oczywiście jak już państwo powstało, to już wstawił. Nie miał. Borys po prostu robił sobie, wiesz, naprawdę spektakularne jaja z tego, że mu tam malowali, żeby miał czarną dziurę zamiast jedynek. I on to wydurniał się, więc to było zaskakujące i bardzo, kiedy trzeba było pocałować, że tak powiem, męża, czy tam kochanka, no to on sobie jaja ze mnie robił, bo pokazywał, że nie ma ale tych wiesz, zębów. Ale wiesz, że ten bezzębny chyba bardziej namiętnie całuje, jeżeli już może rozmawiamy tak, o... Może tak, wiesz, zassać tak. Nie, o jest. No. Słuchaj, porozmawiamy o filmie Zabawa, Zabawa, bo on nie jest do zabawy. Ja go obejrzałem, no i pamiętam, że byłem wstrząśnięty, bo on, wiesz, dotyka taki temat, który gdzieś tam u mnie rodzinnie, wiesz, krąży, czyli... temat tak zwanego alkoholizmu, a jeszcze alkoholizm kobiet jest no chyba w ogóle jakoś inaczej w Polsce traktowany, prawda? Że nie ma na to przyzwolenia, to znaczy, no, znaczy wiemy, że jest to, ale jakoś tak... Znaczy jest to, mam wrażenie, standardzik, że jak się facet idzie ulicą i się, rozumiesz, gość, to, no to fajny, no, albo, chłop. Fajny chłop, luźny, może miał ciężki dzień, no ale jak idzie... pijana kobieta i się odbija od ścian, no to to żenada. Upadła? Upadła kobieta. No przecież to matka Polka powinna być. Wiesz, no jest trochę coś takiego, że na pewne rzeczy jest społeczne mniejsze przyzwolenie i na to na pewno. Jeszcze w tym filmie no, pojawia się jeszcze kolejne piętro, czyli tak zwany wysoko funkcjonujący alkoholizm, czyli u ludzi, którzy potrafią bardzo, przez to, że mają, nie wiem, pieniądze, możliwości, no to potrafią to, rozumiesz, przykryć jakąś, wiesz, jakimś ładnym, drogim kocykiem i strzelić sobie kroplówkę witaminową za 1000 zł i po prostu idą do roboty i są takie rzeczy, radę. Tak? Że są oczywiście kroplówki przed robotą, tak? Ja akurat z kroplówek korzystam na planie do Kaliny, bo nie miałam już siły. Albo jak byłam chora, no to dostajesz w żyłę witaminy i możesz działać dalej. To był kołż jeszcze od kroplówek, czyli znowu się cofamy. Nie, to był taki pan doktor, który mi pomagał, kiedy już na ale to były witaminowe takie... Witaminowe, magnezowe były takie, kiedy już, wiesz, nie miałam siły. Albo, no raz przyszłam na plan po prostu z grypą żołądkową, a grałam w gorsecie cały film. I mogło się to skończyć bardzo źle. O kurczę. Musiałam się dopiąć w gorset, a mieliśmy bardzo ważną scenę i przyjechała kroplówka. Dostałam leki do żyły i po 2 minutach zero objawów. Oto ona, Kalina. Tak, natomiast no, te kroplówki to jest bardzo popularne wśród alkoholików, którzy przychodzisz pijany o 5:00, bierzesz kroplówkę o 6:00 i o 8:00 jesteś w pracy i jesteś w ogóle trzeźwy. Wiesz, tam też temat gwałtu, czyli tego, jak on jest postrzegany w naszym kraju, prawda, że trochę, że się prosiła, no bo pijana to wiadomo... No to jest, wiesz, bardzo do mnie dużo dziewczyn napisało po tym filmie, które zostały zgwałcone. Powiedziały na przykład, że niektóre mi pisały, że nie wiedziały, że to będzie taka scena, ale że im to pomogło, albo że bardzo to prawdziwe było i że na przykład za trudne, niektóre mi mówiły, za mocne dla mnie, albo że to ważne dla nich, więc to wiesz, nagle czujesz, że kurczę, coś takiego się stało. Ale aż tak, że pisały do ciebie listy, gdzie się dzieliły? Pisały do mnie, bardzo na Instagramie dużo dostałam takich wiadomości. Natomiast to było bardzo też, wiesz, ciekawe, bo po pierwsze, no wiesz, na przykład miała wspaniała kostiumografka, pracowała przy Zabawie Zabawie, Dorota Rockplo, zresztą w jury teraz siedziała w Gdyni i wiesz, projektowałyśmy sukienkę do gwałtu. Taka sukienka, że nie za krótka, ale nie za długa. Żeby nie powiedzieli, sama chciała. Rozumiesz, straszne, ale zrobiłyśmy wspaniałą, ale wiesz... co, żeby jakby, że czy jest dostateczna prowokacja, czy tak, nie, czy zasłużyła? Że, no, że jak, znaczy, że to jest niesamowite, że po prostu, no wiesz, no, że jak ma krótką sukienkę, no to takie powiedzenie, że nie miałam za krótkiej sukienki, tylko ty myślisz jak gwałciciel. I to jest bardzo dziwny temat, bardzo dziwny. I ja dopiero to, wiesz, zrozumiałam, kiedy zagrałam tę scenę
i mi się bardzo łatwo robią siniaki. Ja miałam, wiesz, był sierpień i ja miałam uda w siniakach. Tam byli kaskaderzy, wszystko było bezpiecznie, ale mi się naprawdę one łatwo robią. I ja następnego dnia się obudziłam i miałam siniaki na nadgarstkach i siniaki na udach. Tak jakbyś była ofiarą, kurczę. Słuchaj, wiesz, ja chodziłam w swetrach w sierpniu, bo ja się wstydziłam tego. Co ja mówię, Boże, no przecież jestem aktorką, tak mi się stało. Co ludzie powiedzą? Co musi przeżyć dziewczyna, która to przeżyła, która... Ja poczułam się winna. Mhm. Poczułam to, wiesz, w skali mikro oczywiście, ale że mi wstyd. To strasznie głupie, ale wiesz, coś nagle takiego pomyślałam, jak, zawsze myślałam sobie, Boże, jak można nie zgłaszać takich rzeczy? No kurczę, właśnie można. No wiesz, jeżeli żyjemy w kraju, gdzie teraz słyszałem o historii, że napisali rodzice petycję w sprawie tego, że uczy ciężarna nauczycielka dzieci i że ciężarna nauczycielka no jakby jest komunikatem dla dzieci, że prawdopodobnie uprawiała seks, więc czy nie można by zmienić na ten czas nauczycielki, bo jednak no, musiała to robić, prawda? No i dzieci nagle zaczną zadawać pytania. No widzisz, no. Na głowie. Słuchaj, a powiedz mi, bo no, twoja mama Kinga reżyserowała ten film, wiesz, byłaś wielokrotnie pytana o tą scenę, wiesz, gwałtu i o to, no nie dość, że scena gwałtu, twoja mama, wiesz, za kamerą, czy to, jak się w ogóle do tego przygotować? Czy to jest jakby trudniejsze wtedy, czy jakby czujesz, że jest, wiesz, no ona no, jakby się tobą zaopiekuje? Wiesz, to było o tyle... Z jednej strony nam to pomogło, z drugiej strony to było trudne, bo graliśmy tę scenę pierwszego dnia zdjęciowego. A to może lepiej nawet, kurczę. Może to lepiej, razu, to, ale no. Wiesz, ludzie się poznają, cześć, siema, ja nie wiem. Widzieliśmy nagle... się tam, a nagle taka, wiesz, scena. Natomiast, no to było, wiesz, no, ona tę scenę napisała, więc ona tę scenę umieściła w scenariuszu i mi tę rolę zaproponowała, więc jakby ja po prostu się zgodziłam na to. Natomiast ja bardzo się starałam i myślę, że ona też, żeby nie było ani przez sekundę prywatnie. I ta scena nas do tego przygotowała, że później przez cały film nie było momentów prywatnych i nie było, wiesz, jakichś, nie wiem, głupich tekstów albo jakichś takich rzeczy, że no wiesz, no jednak pewne rzeczy mogę powiedzieć mamie, ale pewnych rzeczy reżyserowi nie mogę powiedzieć na planie, bo on rządzi i jakby, tak, wiesz, tak. No muszę w pewien sposób się zachowywać w stosunku do niego. I ta scena, ja pamiętam, jak ona, mama do mnie podeszła po jednym z pierwszych dubli i tak zaczęła mi mówić, Boże moje dzie... I ja powiedziałam jej, nie podchodź do mnie i nie mów do mnie. Niesamowite. Tak, bo ja nie dam rady wtedy. Że po prostu, o, wiesz, odetnijmy to, wiem. Bo nie damy rady. I faktycznie to się udało. I ta scena nas tak, wiesz, zaprawiła. Mówi się do siebie w trakcie, może w ogóle per pani, sorry, że ja tak. Ja się śmiałam na początku, kiedyś chciałam, jak pierwszy raz pracowałyśmy razem, to ja zapytałam ją, czy mogę jej po imieniu mówić, ale kompletnie mi to nie wyszło. Tak, mamo, czy ja... To głupio brzmi, ale to bardzo nas dużo, wiesz, ten pierwszy dzień, tak się... Było to trudne na pewno. No wiesz, to już się zaczęło czegoś takiego, że już sobie trudno wyobrazić. Wiesz co, tak, ale ja twierdzę, że takie, wiesz, sceny są proste w sumie do grania. Bo są bardzo fizyczne. I byli tam kaskaderzy, którzy nam, wiesz, układali nam to tak, jakbyśmy robili układ trochę gimnastyczny z tymi chłopakami. A ty mówisz tak, a ja, wiesz, o Boże. No, bo to, ale wiem, tak no. Trzeba, wiesz, to tak jak to lekarz nie może się rozkliwiać, trochę, wiesz. Tak, jak choreografię się, żeby było bezpiecznie, żeby było ten... tak jak, wiesz, no są takie zawody, że nas to szokuje, że oni, nie wiem. No, że ktoś rozmawia o chorobach lekarzy, wiesz, bez problemu. No a my tutaj, no, wiesz, no, byli panowie, którzy po prostu z manekinami, a potem ze mną ćwiczyli. I to był precyzyjny układ choreograficzny. Trzeba wykonywać to wszystko, na co się umówiliśmy, bo wtedy wiemy, że będzie bezpiecznie. A poza tym to jest o tyle dla mnie, jakby aktorsko, wiesz, wiem, że to emocjonalnie może działa i fajnie, ale że aktorsko to jest dość proste zadanie, bo no nie wiem, no ktoś cię szarpie, a ty wyrywasz rękę. No to jest, po jakby prostu, ja organiczne. Wiem, że można się w tym... Aha, bardzo no. To jest organiczne, że ktoś próbuje ci, nie wiem, podnieść sukienkę, a ty ją obciągasz i jest to i już czujesz złość. Tylko potem pewnie przychodzi taki moment, kiedy zaczynasz o tym myśleć, jak widzisz te siniaki, wiesz, że... Tak, że... chociaż ja tego, wiesz, nie mogę powiedzieć, że odchorowałam te sceny. Miałam faktycznie taką, wiesz, refleksję, że ja poczułam wstyd, autentyczny wstyd, że ja mam siniaki na nadgarstkach i że płacąc kartą w sklepie, ktoś zobaczy, wiesz, palce odbite, albo jak będę miała krótką sukienkę, wiesz, w sierpniu, latem, nie? To dziwne bardzo to było. A słuchaj, ale na przykład te dziewczyny do ciebie pisały, to czułaś jakąś taką, wiesz, no, odpisywałaś im, czy na przykład próbowałaś się bawić trochę takiego, no bo to trudno zająć stanowisko, czy dźwigać ten ciężar, odciąć się od tego, wiesz, odpisać co? Nie, im, słuchać, no, czy komi, no wiesz, no. Starałam się odpowiadać na to i starałam się jakoś tak, wiesz, empatycznie, ale też nie mogę tego dźwigać, bardzo, ale to jest z drugiej strony, wiesz, no,
ja mam wrażenie, że wiesz, no ja się bawię w jakiś, jakby mój zawód jest w pewnym sensie zabawą. Mhm. Udaję jakichś ludzi, nie? Gram ich. A tutaj nagle przychodzi ci realna historia, człowiek tak, prawdziwy tak, z czymś i się okazuje, że to może po coś jest czasem, nie? Że to ma jakąś moc. To kino, wierzę, że ma. Więc starałam się im odpisywać, ale też wiesz, no, żeby jakoś się chronić, żeby nie dźwigać tego. A powiedz mi sobie, bo zabrałaś też głos w sprawie no, słynnej historii, czyli wiesz, mobbingu na uczelniach artystycznych. Czy myślisz, że teraz po tej historii w Łodzi, po tych innych historiach to się w ogóle zmieni? Czy masz wrażenie, że... No bo to jest, wiesz, kurczę, taki zawód, że sobie wyobrażam, że w tych szkołach, gdzieś tam w zamknięciu, prawda, no przekracza się emocje, gra się postaci, więc łatwo tam o taki, wiesz, nieszczelność bym powiedział, wiesz, i no kto ma tego pilnować, wiesz, jak sami nie powiemy na przykład, albo... Tak, no trzeba po prostu jakby no, nauczyć się stawiać granice, no jakby powinno to się wydarzyć w szkole, że możesz powiedzieć nie, albo że możesz powiedzieć, że nie wiem, no... Nie życzę sobie. Sobie nie życzę. Ale wiesz, ta historia, która się zaczęła w Łodzi, uruchomiła naprawdę też studentów na przykład innych uczelni, Politechniki. Podobno, bo tam się, wiesz, zgłosiły dziewczyny z jakiejś Politechniki, nie pamiętam której, których jest 5%. Bo jest 95% chłopców i one zaczęły opowiadać swoje historie, co one tam przeżywają, więc ja, mi się wydaje, że wiesz, no to ma dwie strony. Można bardzo łatwo kogoś skrzywdzić, nie? Można, bo ja też widziałam takie historie, że ktoś, nie wiem, udzielił wywiadu, ale u mnie w szkole, w filmówce została powołana komisja, w której ja zeznawałam, większość mojego roku już złożyła zeznania. I wiesz, ktoś udzielił wywiadu, ale do tej komisji nie poszedł. To sobie myślę, kurczę, no to trochę nieładnie, że robisz medialny szum, ale ja mi zależało na może tym. Może ktoś miał odwagi, wiesz, może łatwiej czasami udzielić wywiadu, cholera. Wiesz co, nie wiem. I ta wiesz, ale co, ty jest nowa brałaś rektorka. Udział w takich przesłuchaniach, tak? Tak, to było w COVID-zie, więc było to, ja to telefonicznie składałam te zeznania przed prawniczką, która w tej komisji była, ale wiesz, jest nowa rektor w Łodzi, Milenia Fidler, z którą ja też miałam krótką rozmowę, taką, że ona mi powiedziała, że ta komisja będzie i że dziękuję nam, że mówimy, że ona teraz mówi słucham i można stanąć w czyjejś obronie, można powiedzieć, co się złego wydarzyło, ale że ona uważa, że to miejsce jest wspaniałe, bo ja absolutnie uważam, że to miejsce, ta szkoła jest cudowna. A że były incydenty. Ale że były incydenty i ona chce posprzątać. I ja dlatego mi zależało na tym, wiesz, zanim ja napisałam na swoim prywatnym Facebooku i to już wyszło już do mediów, ale ja chciałam zacząć od tego, żeby w moim domu, bo dla mnie ta szkoła jest domem, po prostu rozwiązać problem, pomóc rozwiązać problem. I ja te zeznania złożyłam i poczułam się dziwnie oczyszczona, ale poczułam, że jakaś prawda, wiesz, się zadziała. Nie żeby tam, a tamten mi powiedział, nie mi, bo to nie, ten zawód jest ostry. To nie jest głaskanie. Ale miałaś pewnie takie momenty, no zresztą tak o nich pisałaś, kiedy czułaś wyraźnie, że jest jakby granica przekroczona, tak. Ale jednocześnie nic się z tym nie robi, bo masz wrażenie, że tak, to tak należy, to musi być ostro. Absolutnie, tak. No i teraz jest nadzieja, tak myślę, że przez to, że się chociażby o tym mówi. Ale mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś, wiesz... Że to się przewala, że to się jeszcze pracuje. Że ja słyszę na przykład, nie wiem, od starszych aktorów, o Boże, teraz wam to nic nie można powiedzieć, no. Że będzie... Tak, że miałam bardzo ciekawe rozmowy na przykład o tej historii ze starszymi aktorami, którzy kompletnie nie mogą tego zrozumieć. Oni mówią, u nas za naszych czasów to też tak było, nikomu to nie przeszkadzało i już bez przesady. No wiesz, ale ja też spotkałem ludzi nad morzem, którzy mówią, jakie sinice, zawsze wszyscy się kąpiali, byli sinice. No właśnie. Jaki wirus, nie ma wirusa. No właśnie, a troszkę jest tak, że przyszło pokolenie, które mówi... A może ja tak nie chcę? A może no to za dużo kosztuje? Nie? A może można... Ale ty też opowiadałaś o tym, że wiesz, już nawet jak zdać do szkoły, to też, że ładna buzia, że tak powiem, albo że mama, wiesz, no pomaga. Tak, no bo wiesz, jakby nie ma co mówić. Ten zawód jest bardzo... Bywa bardzo ostry i brutalny. I jakby takie było w szkole mojej przeświadczenie. I wielu jest, żeby przygotować na to ludzi, co jest jakby okej, ale to no ja właśnie, nie uważam, bo potem że to powiedział, jest... wiesz, jak teraz okrzepniesz, to już potem to nic się nie ruszy. Ja twierdzę, że ta metoda jest okej do pewnego momentu. Słuchaj, to ja ci teraz zadam luźne pytania, bo te były mocno, że powiem, napięte. A teraz uważaj, bo one są tak zwane z internetu, ale też trochę dla nas, przez nas podkręcone. No. Wygrywasz bilet lotniczy w dowolne miejsce na świecie, gdzie lecisz? Na Bali. No i to mi się podoba. Prosta historia. Bez kwarantanny, bo teraz tam jest kwarantanna. Ostatnie kłamstwo, jakie powiedziałaś. Co, może dzisiaj coś? Nie? Jezu. No powiedziałam ci, że będę za 20 minut, a byłam za 25, wiesz? To prawda. Śmieszne słowo. Pacha.
Jej, rzeczywiście. Pacha jest śmieszna, nie? Co pacha to? I pachwina. Słuchaj, pacha, to prawda, a jeszcze mnie śmieszy zawsze urlop. Jest coś takiego. Co, jest jakieś coś pomiędzy ukropem, urlopem, jakieś tak, takie nie nasze, tak, niemieckie. Z kim chciałabyś odnowić kontakt? Nie, mam tak, że mi wystarcza. To, co mam. Najgorsza fryzura, jaką kiedykolwiek miałaś? Miałam taką cebulę, wiesz, na głowie w jednym ze swoich spektakli dyplomowych, które Jacek Poniedziałek reżyserował. Obrzydliwe babsko takie grałam. Miałam taką dorobioną wielki tyłek i miałam taką obrzydliwą cebulę na szczycie głowy. Uwaga, kiedy ostatni raz na kogoś krzyczałaś? Ty w ogóle jesteś krzycząca? Tak. Kiedy krzyczałam... Ale jak to pięknie... Nie, chyba na scenie. Bezbronna wczoraj, wobec własnej... Przedwczoraj na scenie. Tak. No. Ale pokrzykuję tak, zdecydowanie. A rzucasz przedmiotami? Jezu, krzyczałam za kierownicą wczoraj, bo mnie wściekł jeden. Na ulicy krzyczałam. I używasz wtedy wyrazów? Tak. A jakieś gesty też wykonujesz? Tak. Ojej, piękne. To mi się bardzo podoba, to takie przyznanie się, takie bezsilne tak, nawet no, wobec... Tak, no się, no robimy to po prostu. I taki człowiek w terrarium. To jest fajne, bo jeszcze tak, tak, powinno się dubbingować ich, wiesz, tak, o co chodzi, tak. Czego nie uczą, a powinni uczyć w szkole podstawowej, liceum? Nie wiem. Szacunku jakiegoś podstawowego. Chyba. Najbardziej denerwujący dźwięk? Palec po tablicy, paznokieć po tablicy jadący. Oj, to straszne. Czy masz jakiś ukryty talent? Jeszcze? Ukryty talent? Nie, chyba wszystkie, co mam, to prezentuję, i nawet te, co ich nie mam, to też. Za teraz uważaj. Kiedy ostatni raz nie spałaś całą noc? No, z miesiąc temu. Dobrze, posłuchaj, a to nie poradziłaś sobie. A powiedz mi o sztuce Coś tu nie gra w Okteatrze, bo to jest farsa tak zwana. Na czym polega farsa? Słuchaj, ja się farsy strasznie bałam. Nigdy w niej wcześniej nie grałam. Znaczy w farsie nie grałam. No farsa polega na tym tak naprawdę, że musi być perfekcyjnie skonstruowana i perfekcyjnie wykonana. I to jest piekielnie trudny gatunek. Jest przede wszystkim szybko i głośno, jak to mówią. Musi być szybko, głośno, szybko i dużo ruchu. Dużo ruchu. Dużo ruchu i intensywnie bardzo, żeby w ogóle widz się nie zaczął zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest głupie. Czyli to musi być tak, że to przyjdzie, jak się zakończy, tak, ta świadomość. To znaczy na przykład, że przyjdzie takie coś, no głupie, ale się ubawiłem. Bardzo to jest ciekawe doświadczenie. To jest taki śmiechowy fitness, tak? To jest absolutnie śmiechowy fitness, to jest, tak się śmiejemy, że nawet, wiesz, masz zły dzień, przychodzisz do teatru i po prostu wbiegasz na tę scenę i twoje ciało po prostu automatycznie dostaje endorfiny. No a poza tym, wiesz, no po prostu farsa z Krystyną Jandą. To jest farsa naprawdę na najwyższym poziomie i to był ubaw taki, mnie bolał brzuch po prostu na tych próbach. Oczywiście czasem to tak bywa, wiesz, jak się na próbach jest śmiesznie, to potem na scenie nie, ale tu akurat chyba to działa. Ja byłam takim trochę niedowiarkiem, że to będzie działać i po prostu gdzie pani Krystyna zaplanowała, że będzie reakcja, tam jest. I to jest po prostu majstersztyk. Tak, jakieś miałem próby z panią Krystyną i ona tak, mówisz i ona mówi śmiech. I mówię, gdzie? No, że będzie. Mówi, będziesz miała brawka. Będziesz miała tu będą brawka. Będziesz miała brawka. Ma rację, ona po prostu ma rację. A kogo grasz? Gram Seks Maszynę. Zadzwoniła do mnie pani Krystyna Janda i zapytała, dzień dobry. Czy też jest w tobie seks? Czy będzie pani moją seks maszyną? I ja powiedziałam, tak. Ona mówi, ale musi pani przeczytać tekst. A ja mówię, nie muszę, będę. Tak, to się tak dostaje rolę od Krystyny Jandy. Tak, tak, ale wiesz co, gram... A potem nagle widzisz, co masz zrobić. Dokładnie. Gram aktorkę uzależnioną od seksu. Erotomankę w każdym zdaniu. Okej. Tak. Tak. I to trzeba raczej... No i teraz jak... No i znowu, wiesz, co z tym zrobić, prawda? Bo to aż proste się wydaje, ale to trzeba jakoś zdjąć, czy właśnie jeszcze dodać? Czy troszkę tak na... seks z seksem trzeba grać, chyba. Natomiast jest to bardzo zabawne, bo to jest taka farsa na przecięciu świata polityki i aktorskiego. I połowa z nas gra aktorów, połowa z nas gra ludzi ze świata polityki. Ja gram aktorkę, która po prostu obłapia wszystkich bez ogródek, bez niuansów, bez... Po prostu jedzie bez trzymanki. No i teraz powiedz mi, czy to, wiesz, polega na odwadze, na czym to, wiesz... Wiesz co, no... to jest absolutna odwaga, którą w próbach mi dała pani Krystyna Janda, która w szpilkach wbiegła, wiesz, na scenę i zagrała mi, ona pokazuje genialnie,
ona po prostu mi zagrała taki seks, że ja bałam się wejść na tę scenę. Ale poczekaj, ona ci pokazała ten seks? Ona mi pokazywała, wiesz, pokazywała, ona pokazuje. Ona pokazuje wspaniale, oczywiście dużo też mówi, ale ona pokazuje tak wspaniale, że po prostu chcesz tak jak ona, tylko ona tak potrafi. Ale wiesz, ale ona tej odwagi mi dodała bardzo dużo. Okej, o co Szymon nie spytał? Jak się pracowało z mamą i chwała mu za to. Ale trochę tam był ten temat, ale tak, ale zahaczyłem, tak delikatnie, zahaczyłem. Podprowadziłem. Tak, ale nie, no super było, ja nie lubię tych samych pytań. To był wywiad Szymona Majewskiego Nie mam pytań. Słuchaj zawsze w niedzielę w Radio Z i na player radioz.pl.